Ja już jestem w kategorii tych cygańskich dusz, że poeta we mnie umarł, jeśli chcę. Lecz przy całej cyganerii lez ekstremce tuż, tuż, tuż. Otóż w jednej kwestii, forsa, ja nie jestem bohemią. Ja na przykład pana goszczę, pan mnie prosi coś najprostsze, 500 zł na pół roku, gościa nie dam, owszem dam. Po pół roku pan nie odda, to ja pana nie zazdroszczę. Co ja zrobię? Nic nie zrobię, tylko stwierdzę sam, że pan nie jest w porządku. Pan nie jest w porządku, pan pozwoli mi i to nie boli mi, to nie tylko rzecz majątku, ale wprost dla porządku. To każdy od początku, co zaznaczy mi, pan wybaczy mi, to coś nie jest w porządku. Trzeba było się obliczyć, się trzeba teraz poddać, jak byłeś zdrów pożyczyć, to nie bądź chory oddać. Pan nie jest w porządku, pan nie jest w porządku. Ja w tym wypadku mówię pech, te 500 zł niech. Mam kuzyna, stary Szwalberg z Łodzi, misia brat. Ciężki krejzus, on sam nie wie ile ma. 10 lat był ciężko chory, a ma z 80 lat. I jedyna spadkobierca, aż do stycznia byłem ja. Coś się przez to u mnie zmieni, ale miałem fakt w kieszeni. Co ja życzę mu niedobrze, ale przecież można ten. W grudniu on się robi zdrowy, na Sylwestrę się żeni. Z końcem luta jego żonka ma mieć dziecko. Więc on nie jest w porządku. On nie jest w porządku. Pan pozwoli mi, to nie boli mi, to nie tylko rzecz majątku, ale wprost dla porządku. To każdy od początku, tu zaznaczy mi, pan wybaczy mi, to coś nie jest w porządku. Tu nie ma się co kłócić i nie ma się co spierać. Jak on był zdrów chorować, to chory jest umierać. On nie jest w porządku, on nie jest w porządku. Ja w tym wypadku mówię pech. Kilka milionów, niech.